To jest podcast Można Zwariować w pigułce. Cześć, tu Ania i Cleo. To jest nasz nowy format, w którym sprzedajemy Wam w krótkim czasie pigułkę wiedzy na krótki temat, bez prywatnych wycieczek, dygresji i tego, co tam u nas, tylko konkretnie, co i jak, żebyście sobie mogli odtworzyć, e, jak nie wiem... Biegniecie do autobusu 10 minut albo coś takiego. Szybko, konkretne info, bez zbędnych informacji dodatkowych. I dzisiaj wytłumaczymy Wam, i to jest jeden z tematów, które podesłaliście nam kiedyś na Instagramie: jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty lub u psychologa? I to jest tak, że faktycznie wiele osób ma takie obawy, jak to będzie wyglądało. Czy to wygląda jak wizyta u lekarza, czy to wygląda jak, nie wiem, spotkanie z wyruszką. Postaramy się dzisiaj trochę Wam z naszego doświadczenia i z naszej perspektywy wytłumaczyć, jak to wygląda, ale pamiętajcie, że każdy psycholog ma trochę inny styl pracy, czy każdy psychoterapeuta przede wszystkim. To może zależeć od nurtu, to może zależeć od po prostu stylu pracy danej osoby. Ale mamy nadzieję, że to, że poruszamy ten temat, trochę Was ośmieli. Z mojej perspektywy też jest to zawsze bardzo miłe, jak dostaję takie wiadomości na Instagramie, że, że ktoś obserwując mnie, czy właśnie słuchając naszego podcastu, odważył się i umówił się na wizytę. I to jakby też nagrywamy, żeby może jeszcze skłonić kilka osób, żeby takie, taki pomysł zasiać w Waszych głowach. Może zacznijmy od tego, że aktualnie. Taki czas wizyty u psychologa to jest średnio te 50 minut, prawda? Tak, to jest 50 minut faktycznie, ale no z mojego doświadczenia, zarówno pacjentki, jak i terapeutki, wiem, że to jest elastyczne, że, że raczej jeśli jest jakiś aktywny, ważny temat, a jeszcze jest to 10 minut do następnego pacjenta, to, to psycholog może zostać jeszcze chwilę, dokończyć jakiś temat, i to zawsze mi dawało takie poczucie bezpieczeństwa, że wiedziałam, że nie zostanę wyrzucona. Zapłakana z tego gabinetu. I tak samo, jak, jak jest jakiś aktywny temat, to nie mówię tego filmowego, nasz czas się skończył i proszę wyjść. Tylko po prostu żegnamy się, kiedy temat zostanie zakończony. Więc chcemy Was przeprowadzić, jak wygląda cała wizyta. Nie powiemy wam o tym, czy wysiadacie z metra i idziecie, czy wysiadacie z samochodu, więc zacznijmy po prostu przy drzwiach gabinetu. Gabinety są różne. Są takie gabinety, jak na przykład miejsce, do którego ja chodziłam, czyli po prostu poradnia, w której jednocześnie jest wielu psychologów, psychiatrów, terapeutów, i każdy ma swój gabinet, więc wchodzę przez drzwi do poradni i kieruję się do recepcji, gdzie siedzą panie, które rejestrują mnie na wizytę i albo za nią płacę, albo opłaciłam ją już online. Są też gabinety. W których nie ma takiej rejestracji. Tak, na przykład ja po prostu wynajmuję gabinet wtedy, kiedy go potrzebuję. Zazwyczaj jestem tam sama, co jest też w tej sytuacji epidemicznej bardzo wygodne. I po prostu witam się z osobą, która przychodzi, mm, proponuje coś do picia. Mm, to może być woda albo herbata. Ostatnio ktoś zapytał mnie, czy, czy kawa jest ok w gabinecie, czy to nie jest zbyt towarzyskie. E, jak dla mnie, no, jeśli ktoś by chciał, to, to ok, ale. Bo mi się najbardziej kojarzy, że, że wszyscy chcą wodę, bo po prostu od tego gadania chce ci się trochę pić i zasycha w gardle. No więc co? Jak jesteśmy w takiej poradni, w której jest kilka gabinetów, to opłacamy z góry wizytę i dowiadujemy się, do którego gabinetu mamy pójść. I albo tam już ktoś na nas czeka, wtedy zazwyczaj drzwi są otwarte. A jeśli musimy chwilę poczekać, to siadamy na korytarzu i czekamy, aż ktoś nas zaprosi do gabinetu. Nie ryzykujemy, pukając czy próbując wejść, dlatego że tam właśnie, tak jak powiedziała Ania, może się jeszcze odbywać czyjaś chwilę przedłużona sesja terapeutyczna, i takie wejście mogłoby po prostu. Przeszkodzić w jej kontynuacji. A jak to jest z opłaceniem wizyty, jak idziemy do kogoś, do prywatnego gabinetu? Czy to się dzieje na początku, na końcu? Wiesz, co, to zależy. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Przed pierwszą wizytą ja zazwyczaj proszę o opłacenie z góry, jako takie potwierdzenie tej rezerwacji. Przelewem. Niestety zdarzają się sytuacje, że ktoś się umówi i nie przyjdzie, i jakby też staram się być wyrozumiała, bo, no bo to jest właśnie dla niektórych duży stres i opór. Natomiast bezpieczeństwo. Jest poprosić o tą płatność przed, ale często też stosuje się taką płatność na miejscu. Jeśli chodzi o odwoływanie wizyt, jeśli tego nie zrobimy albo nie pojawimy się na sesji terapeutycznej, no to po prostu ta kasa nam przepada. Tak, no ale to też jakby z perspektywy terapeuty, taka też wtedy nam by przepadła, a mamy to miejsce dla kogoś. No dokładnie. Bardziej ortodoksyjni psychoterapeuci nawet um, mają takie umowy, w, jest to zawarte w kontrakcie, tak? Ten no, pacjent się na to oczywiście może zgodzić albo nie, że opłaca się na przykład całą, wszystkie terapie z, przez, z góry, czy, czy po prostu w trakcie miesiąca. Um, I pacjent ma na przykład trzy dni do wykorzystania w ciągu roku, które, za których nie, nie nie musi płacić. I to na przykład mogą, może być jakiś dzień świąteczny, to może być urlop. E, też często jeszcze jest tak, że płaci się za urlop terapeuty, e, że, że gdzieś to jest takie zobowiązanie. Jeśli to jest takie zobowiązanie kilkuletnie, no to można powiedzieć, że tak naprawdę ten pacjent jest pracodawcą terapeuty. Natomiast myślę, że to zależy też od szkoły, od po prostu podejścia, i wiele młodszych terapeutów ma, ma takie bardziej elastyczne podejście i tak naprawdę płacisz za tą wizytę, którą, która się odbyła, ewentualnie jeśli ona była odwołana na ostatnią chwilę, to, to często się też potrąca tą kwotę. No więc jesteśmy na tym etapie, w którym docieramy do gabinetu. Gabinet zazwyczaj jest urządzony tak, że po prostu są w nim Dwa fotele, czasem więcej, jakiś może stolik, na którym zazwyczaj stoją chusteczki. Są też takie gabinety, ale to się spotkałam u psychiatry, że jest biurko i po prostu psychiatra pracuje z za biurka. Nie spotkałam się z takim gabinetem u psychologa albo psychoterapeuty. Zazwyczaj są jakieś rośliny, jakieś książki, ale raczej wszystkie gabinety są urządzone w taki sposób bardzo neutralny, taki, żeby nie odwracały uwagi. Albo nie rozpraszały, albo żeby po prostu pacjent nie skupiał się na jakichś rzeczach dookoła. Hmm. No, myślę, że to zależy. Ja byłam w takich, ponieważ wróciłam do tej samej terapeutki, ale właśnie już w innym miejscu i nowy gabinet był urządzony tak bardzo w takim stylu chyba glamour, że było tam w ogóle też dużo roślin, jakichś takich pierdółek, ramek. Y Lampa, dywan, było bardzo dużo elementów i faktycznie mój wzrok tak podróżował po, po tym pomieszczeniu. No bo też ciężko jest utrzymywać kontakt wzrokowy tak cały czas, więc jak ktoś mówi, to trochę biega wzrokiem po gabinecie. Mhm. No dobra, ale powiedzmy może jak, jak wygląda to faktyczne spotkanie z terapeutą, no bo cały czas też mówimy o takim kontakcie y, na żywo. Zazwyczaj y, przed pandemią w, często witało się z, z terapeutą, czy z psychologiem, czy z psycholożką y, Poprzez uścisk dłoni. Teraz już tego kompletnie nie ma, raczej takie, takie na dystans, powiedzenie sobie dzień dobry czy cześć, zależy czy jesteśmy na ty czy nie. No a jeśli to jest kontakt online, bo też myślę, że może o tym warto wspomnieć, to zazwyczaj też wcześniej umawiamy się mailowo czy poprzez jakąś platformę, na której umawiamy tą terapię, na jakim komunikatorze ona się będzie odbywała. Czy to Skype, czy Zoom, czy jeszcze coś innego, czy niektóre chyba te portale mają też swoje takie wbudowane narzędzia do rozmów wideo? I wówczas po prostu spotykamy się na kamerkach. No tak, ale jak już zaczniemy sesję, czyli albo zamkną się za nami drzwi, i terapeuta, terapeutka, i my zasiędziemy w fotelach, albo po prostu otworzymy komputer i terapeutka, terapeuta połączy się z nami, no to co byś powiedziała? Co jest tym pierwszym pytaniem? Ja z mojej terapii sobie przypominam, że moja terapeutka zazwyczaj po prostu rozpoczynała rozmowę no to co tam u pani słychać? Mhm. Moja terapeutka z kolei raczej zawsze była taka uśmiechająca się i milcząca i to ja zaczynałam mówić, bo po prostu nie, nie chciałam... Doprowadzić do tej niezręcznej ciszy. Natomiast, jeśli mówimy o w ogóle pierwszym spotkaniu, to może zaznaczmy, że pierwsze spotkanie z terapeutą, czy terapeutką przede wszystkim, nie jest żadnym zobowiązaniem. Nie podpisujemy żadnej umowy, kontraktu na wstępie. Oczywiście, w ogóle taki kontrakt terapeutyczny istnieje to nie jest wymyślona rzecz, natomiast on często jest ustny i często jest ustalany dopiero na, na drugiej, trzeciej sesji nawet. Też dotyczy jakichś formalnych kwestii, takich właśnie jak płatności, o których wspomniałyśmy, czy odwoływanie sesji. Często jest ustny, ale to też nie jest... Są miejsca, w których po prostu podpisuje się fizycznie kontakt, tak. właśnie między innymi dlatego, żeby na przykład zapowiedzieć, że wizytę należy... Odwoływać w ciągu 24 godzin, a jeśli tego nie zrobimy, to musimy ją opłacić, bo to też zapewniemy kwestię ciągłości terapii i sobie, ale też terapeucie, który no przecież z tego żyje. Tak. Natomiast to, to pierwsze spotkanie jest zazwyczaj konsultacją. Pierwsze, a nawet pierwszych kilka spotkań może być. To, jak też mnie, mnie uczono, a, czyli w nurcie poznawczo-behawioralnym, to jest taki model pracy, który też w innych nurtach ma miejsce, że przeprowadza się wywiad i akurat w terapii poznawczo-behawioralnej ten wywiad powinien być dość szczegółowy, czyli pytamy o cały background tej osoby, o jej sytuację rodzinną czy prywatną. Ja na przykład też lubię badać, czy ta osoba ma, jakiś, ma jakąś sieć wsparcia, czy ma jakichś e, przyjaciół, czy osoby, których którym może zaufać, e, jaka jest sytuacja mieszkaniowa, pracowa, i nie chodzi tutaj o żadne szczegóły, tylko żeby ta osoba powiedziała, z kim mieszka, czy się sama utrzymuje, czy ma pracę, czy jest bezrobotna, chwilowo, czy niechwilowo. Tak czy właśnie to jest też pierwszy kontakt z psychologiem, czy z psychiatrą, to też o to warto zapytać. Natomiast no, nie będę mówiła tej w szczegółach, bo to jest rola terapeuty. Myślę, że po prostu warto mieć świadomość, że, że u niektórych takie, takie pytania mogą się pojawić dość szczegółowo, ale ja zawsze też mówię, że jeśli któreś pytanie nie jest okej, okay, to nie trzeba na nie od razu odpowiadać. Jeśli one są zbyt prywatne, na przykład, czy niekomfortowe. Na takie spotkanie też warto przyjść przygotowanym względem swoich oczekiwań i pomysłów na to, co chcemy osiągnąć, co chcemy zmienić, co oczekujemy od takiej. Terapii. Terapeuta nam pomoże w doborze odpowiednich metod i sposobów, jak to osiągnąć, ale najlepiej mieć już jakiś pomysł na to, o co nam chodzi właściwie. Mm -hmm. Może też być tak, że przychodzimy do terapeuty i mówimy, coś jest ze mną nie tak, ale nie wiem co, i na pewno taki terapeuta będzie w stanie nam pomóc dojść do tego, co jest nie tak? Na pewno jest y, też jedno z podstawowych pytań, jakie się może pojawić na takim pierwszym spotkaniu jest y, z czym przychodzisz, czy z, z czym Pan, Pani przychodzi, e, czyli co się takiego stało, że zdecydował się Pan, Pani umówić na tą konsultację, e, czyli taka jakaś bieżąca rzecz, tak? I to, tu właśnie zazwyczaj dochodzimy do tego, co jest chwilowo nie tak, co, co skłoniło do tego mm, spotkania. Te powody różne Różne będą na pewno wychodziły w trakcie, e, także na pewno też warto być gotowym na takie krótkie wyjaśnienie terapeucie, co nas skłoniło, co w tym momencie, z czym mamy trudność, co uważamy, że jest problematyczne w naszym życiu czy w naszym funkcjonowaniu. Na pewno warto mieć trochę takiej samoświadomości. Czasem nawet myślę, że można sobie to wypisać na kartce, czy jeśli mamy jakiś natłok myśli, czy jeśli mamy na przykład nie wiem, napady paniki, w którym towarzyszą jakieś trudności, to też warto sobie zrobić jakieś kilka notatek na ten temat i, i też można się czymś takim posłużyć w trakcie sesji. Zdarzają się też takie sytuacje, być może nie na pierwszym spotkaniu, ale są tacy terapeuci, którzy po prostu nie zaczynają rozmowy. To znaczy, jeśli ty się nie odezwiesz, to terapeuta również będzie siedział naprzeciwko ciebie i po prostu czekał, dawał lub dawała ci czas. Tak, to mi się kojarzy z takimi filmowymi bardzo e, obrazami psychoterapii, kiedy to przez całą godzinę się nawet milczy. Też zawsze zastanawia mnie, jaka jest w takim razie motywacja osoby, która przychodzi na takie spotkanie, że, że też nie zaczyna rozmowy. Czy to bardziej jest z dęku, czy to z jakiegoś oporu? Myślę, że, że jest to bardzo specyficzna sytuacja. Ja w takiej akurat nie byłam i ja bym chyba nie wytrzymała takiej ciszy, i po prostu zaczęłabym o czymś mówić. Mm, czy zaczęłabym po prostu mówić, dlaczego tutaj przyszłam i, i czego oczekuję. Natomiast no, są terapeuci, którzy mm, faktycznie mają taki styl pracy, e, trochę właśnie badają to napięcie, które wtedy powstaje, jakoś też to nazywają, mówią właśnie, że. że no jest taka cisza między nami i to też może wydawać się dziwne dla niektórych. Natomiast no to nie ma jakiejś jednej odpowiedzi, co należy w takiej sytuacji zrobić. Z perspektywy pacjenta myślę, że każdy po prostu powinien zrobić to, co czuje, jak uważa, bo, bo nie ma jednej właściwej drogi. Idąc od tego miejsca, czyli od tego, jak wygląda ten sam początek tej wizyty, dalej chyba warto powiedzieć, że to jest po prostu rozmowa. Terapeuta z zasady jest osobą, która. Nie ma za zadanie nas oceniać albo przypuszczać jakichś domysłów czy ocen. Po prostu słuchać i, i czerpać z tego, jakie informacje jej dajemy, no bo to, co się liczy, no to właśnie to, co my mówimy i to, jak my oceniamy różne sytuacje. Tak, i pamiętajmy też, że to nie jest w żaden sposób relacja towarzyska i nigdy nie powinna być, więc też. To może pomagać dla, dla niektórych osób w takim właśnie poczuciu, że, że ta osoba, czyli psycholog, czy psychoterapeuta nas nie ocenia, że my nie mamy żadnych nie wiem, wspólnych znajomych, albo przynajmniej nie powinniśmy o tym wiedzieć no bo to się przecież może zdarzyć, tak? Że taka osoba nie powinna nas obczajać na social mediach, że wie o nas tylko tyle, co my sami powiemy, tak? Czyli jeśli ja przychodzę do gabinetu terapeuty, to powinna mieć pewność, że on wie o mnie tyle, co. Co ja powiem, że ta osoba nie robi jakiegoś background checku jak rekruter, tylko bazuje na tej wiedzy, którą dostaje od nas. Jeśli ma jakąś ocenę na nasz temat, no to też bardziej pod kątem takim może diagnostycznym, psycholog czy, czy psychoterapeuta powinien być neutralny. Więc tak jak powiedziałyśmy, też ta wizyta będzie trwała 50 minut, może nawet do godziny. Jeśli to jest sesja rodzinna, może jeszcze to warto powiedzieć, albo jeśli to jest psychoterapia par, to wówczas ten czas wynosi po półtorej godziny. Ale tutaj skupiłyśmy się na takiej indywidualnej pomocy. Zazwyczaj terapeuta informuje, kiedy już ten czas zbliża się do końca, jeśli trzeba coś podsumować, jeśli na przykład, nie wiem, ktoś ma jakieś jeszcze pytania, czy, czy temat na przyszłość, coś, co warto dokończyć za, na następnym na spotkaniu, czyli zazwyczaj za tydzień. Czasami potwierdzamy sobie właśnie, czy, czy za tydzień się widzimy i po prostu się żegnamy. Tak, te pierwsze konsultacje, które nie są jeszcze terapią z kontraktem terapeutycznym, czasami nie są co tydzień o tej samej porze, dlatego że po prostu nie zarezerwowaliśmy sobie jeszcze u tego terapeuty konkretnego terminu, konkretnego czasu w tygodniu, więc zazwyczaj taki terapeuta, terapeutka mówi. Proszę się umówić na kolejną wizytę w recepcji, albo kiedy pasuje Pani, Panu kolejna wizyta. Umawiamy się na kolejną wizytę. I co? Idziemy do domu. Albo zadowoleni, albo niezadowoleni. Czasami można się popłakać po takiej wizycie już po wyjściu. To jest ok. Dokładnie. Albo, nie wiem, popłakać się w metrze. Albo zadzwonić do kogoś i opowiedzieć, jak było. Albo zapisać coś w naszym notesie. Mamy nadzieję, że wytłumaczyłyśmy Wam, jak wygląda taka pierwsza wizyta u terapeuty, u psychologa. Dosłownie od drzwi do drzwi. Tak. Dzięki. Pa! pa.